serdecznie z naszego ewangelickiego kościoła w Giżycku na Mazurach. Chciałem Was przywitać hasłami dzisiejszego dnia z Biblią na co dzień. Pierwszy tekst jest zapisany w księdze proroka Ezechiela w 18 rozdziale. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmogący Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? A drugi tekst to słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Świętego Jana w 12 rozdziale. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Drodzy, takim objaśnieniem do tych dwóch słów, tych dwóch wersetów, chciałbym przeczytać wiersz, który został znaleziony w kieszeni poległego żołnierza z 1944 roku. A właściwie jest to modlitwa. Posłuchaj, Boże, jeszcze ani razu w życiu z Tobą nie rozmawiałem, ale dzisiaj odczuwam potrzebę pozdrowić Ciebie. Ty wiesz, od dzieciństwa ciągle mi wmawiano, że Ciebie nie ma, a ja głupi uwierzyłem. Nigdy Twych dzieł nie podziwiałem, a dopiero o dzisiejszej nocy spojrzałem z krateru, który wyrył pocisk, na niebo gwiaździste, rozpostarte nade mną. I nagle, zauroczony gwiazd migotaniem, zrozumiałem, jak okrutnym może być kłamstwo. Nie wiem, Boże, czy Ty podasz mi rękę, ale powiem Tobie, a Ty chyba mnie zrozumiesz. Nie dziw to jaki, że pośród straszliwego piekła raptem olśniło mnie światło i ja Ciebie poznałem. A oprócz tego ja nie umiem nic powiedzieć. Tylko właśnie to jestem rad, że rozpoznałem Ciebie. O północy jesteśmy wyznaczeni do ataku, ale ja się nie boję. Ty patrzysz na nas. Ale, no cóż, ja muszę już ruszać. Dobrze mi było z Tobą. Chcę jeszcze powiedzieć, że jak Ty wiesz, bitwa będzie straszliwą i może już tej nocy ja do Ciebie zapukam. Czy mimo to, że do tej pory Twoim druhem nie byłem, Ty zezwolisz mi wejść, gdy już przyjdę? Ale wydaje się, ja płaczę, Boże mój, Ty widzisz, co się stało ze mną, że ja przejrzałem na oczy. Żegnaj mnie, Boże. Idę. I chyba już nie wrócę. To niezwykłe. Ale teraz śmierci już się nie boję. Amen. Życzę Wam dobrego dnia dzisiejszego. Ale przede wszystkim świadomości w tym dniu, że kiedy upadniemy, kiedy się potkniemy, to tak naprawdę natrafimy na wyciągniętą Bożą dłoń. I aby ta świadomość towarzyszyła nam dzisiaj. Zostańcie z Bogiem.